wszystko, co w futsalu najpiękniejsze mogliśmy zobaczyć w oglądanym pojedynku pomiędzy Rekordem Bielsko-Biała a Futsal Club Nową Katowicę. Grający w białych strojach bielszczanie do przerwy prowadzili 2-0. Rekord grał bardzo, bardzo dobrze w pierwszej połowie w obronie i kontrataki wykorzystali. W przerwie sobie powiedzieli, że jest trzeba zrobić wszystko dla tego, abyśmy tutaj jeszcze wygrali. Co prawda, 2 minuty po przerwie gola na 3-0 strzelił Radek Polasek, ale później do głosu zaczęli dochodzić zawodnicy trenera Iwana Ilczyszyna. W 24 minucie pierwszą bramkę dla gości zdobył Alisson. Goście poszli za ciosem. W tej sytuacji znakomitym refleksem wykazał się jeszcze Brzęk. Jednak chwilę później golkiper Rekordu był już bezradny. Wierność bielskiej defensywy bezlitośnie wykorzystał Janowski i miejscowi prowadzili już tylko 3-2. Wynik ten utrzymał się do 35 minuty, kiedy to po raz drugi na listę strzelców wpisał się Alisson. Co ciekawe, remis Katowiczan nie zadawalał i nadal grali bez golkipera. Szybkimi podaniami w przewadze rozklepali miejscowych i Brazylijczyk z polskim paszportem Cleverson z najbliższej odległości zapewnił im zwycięstwo. Prowadziliśmy 3-0, straciliśmy pierwszą bramkę, drugą, potem po moim błędzie niestety trzecią i tutaj to nas zdobiło chyba całkowicie czwartą. No, mieliśmy jeszcze jedną sytuację na 4-4 i wtedy na pewno ten punkt wiele by nam dawał, natomiast mecz skończył się niestety naszą porażką. Dodajmy, że była to pierwsza porażka Rekordu w bieżących rozgrywkach. Cieszymy się, bo właśnie tego meczu wbrew pozorom potrzebowaliśmy, nie łatwego zwycięstwa, tylko takiego, który nas, myślę, zjedna i pokaże, że mamy charakter i nam pozwoli wygrywać następne mecze. Mecze rozgrywały również inne zespoły z naszego regionu. W derbowym pojedynku Gwiazdy Ruda Śląska i GKS-u Jachym Tychy lepsi ci pierwsi. Ciekawie było również w Zgierzu, gdzie dość nieoczekiwanie poległ chorzowski Clirex. Warte odnotowania wysokie zwycięstwo Hurta Połęczyca.